Siema. Cześć, dzisiaj dla nas bardzo ważny dzień, bo jedziemy zawieźć nasz samochód na zabudowę kempingową. W końcu się zacznie budować kamperek. No i ostatni raz wyjeżdżamy z naszej węziutkiej uliczki. Jedzie jako gola, zwróci jako kamper. Pogadaj o tych testach trochę więcej, bo nie, ja nie... Cześć, tutaj się mówi Trip. Przepraszamy, że tak długo nas nie było, ale po tej długiej przerwie już zostaniemy i będziemy tu wpadać częściej. Niewiele się ostatnio u nas działo pod względem karawaningowym, ale teraz już zacznie, bo dzisiaj jest wielki dzień. Jedziemy pod Ostrów Wielkopolski, czyli do firmy Mikrocamper, do firmy Karola, z którym już współpracujemy od dłuższego czasu. Karol zbudował nam wcześniej przyczepkę, teraz zbuduje nam zabudowę kempingową. Jeszcze małe spa przed oddaniem, żeby nie szedł taki brudny, tylko ładny, czyściutki. To jest też wielki dzień dlatego, że sprawdziliśmy, na ile możemy sobie pozwolić. To znaczy, wjechaliśmy na wagę, dowiedzieć się, jak ciężka może być nasza zabudowa kempingowa. Myślę, że z tym problemem borykają się wszyscy, którzy budują kampera czy campervana do 3,5 tony, że po prostu każdy kilogram się liczy. Dlatego? Dlatego, że wjedziemy na wagę zaraz, która jest sobie tutaj i w końcu się dowiemy, na co będziemy mogli sobie pozwolić. Mam olbrzymią nadzieję, że nie przekroczy 2 200 ton, co da nam około tony zapasu na zabudowę. Zaraz zobaczymy. Ile ten samochód na pusto waży? No bo jak się okaże, że dużo, no to będziemy musieli go mocno odchudzić i zmienić nasze plany na zabudowę. Wjeżdżamy na wagę i zaraz wszystko będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Uwaga, proszę Państwa, rośnie. Elegancko, 2060 kg. Tada! 80 zębą. Czyli tak naprawdę 2000, 2 tony. Kurde, mamy ponad tonę zapasu, żeby tak wyjść 3200, 300 z zabudową i wtedy mamy jeszcze 300-400 kg na wsadzenie rowerów, ciuchów, skarpetek. Tada! A, zwiększyło się. Spadło. Jeszcze spadło. W międzyczasie wprowadziliśmy jedną bardzo istotną zmianę, a tą zmianą jest zainstalowanie instalacji gazowej. Zrobiliśmy to w serwisie Tados we Wrocławiu. Przede wszystkim ze względu na to, że jak kupiliśmy ten samochód i na zwykłych szosowych oponach się poruszaliśmy, to on palił około 15 litrów. To jest silnik benzynowy 2.3 o mocy 70 kW na gaźniku, jak pewnie wiecie. No i on nie jest po prostu zbyt ekonomiczny, zaprojektowany 35 lat temu. Jak już zmieniliśmy opony na terenowe, to się okazało, że pali tak około 18 litrów. No więc domyślamy się, że jak jeszcze dojdzie 1000 kg zabudowy kempingowej, no to mogłoby się zrobić naprawdę słabo. Jak zsumujemy to spalanie z dzisiejszymi cenami paliwa, no to wychodzi nam prosty rachunek, że daleko nie zajedziemy. Zobaczcie, jak ta instalacja gazowa wygląda, jak ten cały proces przebiegał. Auto już ma swoje lata, jest na systemie gaźnikowym. Założona jest instalacja podciśnieniowa pierwszej generacji. Zrobiliśmy do tego zbiorniki tutaj podwójne. Tak, no są dwa zbiorniki cylindryczne. Jeden o pojemności 60 litrów brutto. Jeżeli chodzi o części składowe pod maską, to jak sama budowa samochodu, silnika jest bardzo prosta, jak na tamte lata, to instalacja też jest prosta. Niewiele, że tak powiem, jest tutaj elementów. Natomiast jest tak prosta i to działa.
No i tak z tego, co zauważyliśmy, to fajne jest to, że o ile ten gaz, te nowsze instalacje gazowe działają tak, że najpierw silnik się uruchamia na benzynie, potem jak się trochę tam rozgrzeje, to przechodzi na gaz. To tutaj mamy takie prawie, że niezależne źródło zasilania. Jak nie ma benzyny, to on i tak odpali. Tak, no nie od dziś wiadomo, że stare auta mają duszę, psują się też, natomiast w każdych warunkach stare auto teoretycznie można naprawić młotkiem, przecinakiem i prostymi narzędziami. I tak jest do dzisiaj. No, nowe auto ładnie wygląda, ma tablet w środku, ale niestety padnie jeden czujniczek i auto już nie odpali. Natomiast tu jest tak prosta budowa, że tak mówię, można jeździć na samym gazie, na samej benzynie. Także jest to o tyle fajne. No to jedziemy próbować spalanie jeszcze. Nie sprawdzimy. Odebraliśmy samochód od gazownika, więc zrobimy małe testy. Zobaczymy, jakie obroty nam pokaże na naszym obrotomierzu, które założyliśmy. Oryginalnie nie było. No i przy prędkości 80, niech dobije do 80. Mamy prawie 5000 obrotów. Nie wiem, czy to dużo, czy tak powinno być. No jest to dużo, ale może ten samochód po prostu tak jeździ. Jeszcze go nie znamy na tyle, nie znamy jego możliwości. Teraz mamy 85 na godzinę. I 4000 obrotów, i 3000 obrotów. Więc ja nie wiem, czy obrotomierz dobrze działa. Bo teraz mamy 85 na godzinę i pomiędzy 4 a 5 tysięcy obrotów. To chyba ten test nie wyjdzie dobrze. Teraz mamy powyżej 5 przy tej samej prędkości. Ten wielki moment. Wjeżdżamy do garażu Karola, który tak swoją drogą został przygotowany niemalże specjalnie dla nas, bo teraz w firmie Mikrocamper odbywał się wielki remont po to tylko, żeby zmieścić taki ogromny, wysoki samochód jak nasz. Karol na co dzień robi przyczepy kempingowe, które są niskie, no bo chodzi o to, żeby były mikro, żeby stosować minimalizm w karawaningu, a tym razem mamy tutaj wysoki garaż dla nas. No i kaczucha wjeżdża. Dzień dobry. Dzień dobry. No jesteśmy upragnienie u Karola, Mikrocamper. Tutaj się działy grube remonty, żebyś mógł nas przyjąć, co? Coś tam się działo. No, brakowało nam miejsca i nadal brakuje. Także no, na ten moment wystarczy nam, żeby zrobić coś z tym, ale... Karol robi przyczepki, które są mikro z założenia, tak? Podchodzimy minimalistycznie do karawaningu, dlatego też garaż był dosyć niski i teraz, żeby pomieścić nas, wyburzył taką wielką ścianę, no i garaż jest gotowy, żeby nas przyjąć, więc zaczynamy. To jest twoje pole manewru. No niezbyt wielkie, ale... Wiesz co, ja najbardziej nie mogę się doczekać, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Przymierzmy ścianę i powiesz mi, jaki masz plan. Zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądało. Jeżeli zobaczymy profil boczny, to... Wyobrażamy sobie to tak, że jeszcze dojdzie tam te parę centymetrów podłogi, co nie? Więc ja będę stała bazowo wyżej. Tutaj przyjdzie skos od wysokości bagażnika. Pyk. No ale generalnie wysokość będzie taka, także myślę, że tam dwumetrowy gościu też się zmieści. Nie spokojnie. Tylko ja z tym, my tam nie wiem, 1,65 m. Fajna sprawa, tak to będzie, nie? Tylko tutaj bliżej oczywiście. Trzeba będzie wyciąć dziury na nadkole. No ale widzimy. Widzisz, jak to będzie wyglądało, Siema? No, widzę. Okej. Okay. To ja jeszcze nie zabierajcie, ja pójdę z daleka zobaczyć, dobra? Chodzie? Dobra. Jaka ekscytacja. Pierwsze, co zrobimy, to zamontujemy podłogę, poskładamy ściany, pokleimy, okujemy na zewnątrz, a później dopiero zaplanujemy wnętrze i mając już plan wnętrza, pomyślimy nad rozmieszczeniem wszystkich instalacji, nad ustaleniem, gdzie będą wszystkie okna, no i później wchodzi stolarz, no i tak to poleci.
Karol, to taka ściana, którą chłopaki trzymali, to ciężka? No ciężka, nie ciężka. No, waży to w granicach 60-70 kg, może do 80 w zależności od wielkości. Natomiast cała kabina po sklejeniu, bo wiadomo, podłoga jest trochę cięższa, tam jeszcze dojdzie różnych rzeczy, to w granicach 550-600 kg, tak jak to wynika z mojego doświadczenia do tej pory. A z całym wyposażeniem, jeżeli nie będziemy szaleć, aczkolwiek zrobimy wszystko to, co jest potrzebne, no to będzie gdzieś w granicach 800-900 do kilogramów, maksymalnie tona, no myślę, że to nam. Także będziecie mieć jeszcze 500 kilo na bagaż. Tak byśmy sobie wymarzyli, genialnie by było się zmieścić w 3 tonach, ale zobaczymy, 3200 też jest spoko. Zobaczymy tak naprawdę, co czas przyniesie, bo wydaje mi się, że spotkamy się następnym razem, jak będzie ta buda sklejona i zobaczymy de facto, co my w środku umieścimy. No dokładnie, wtedy dopiero sobie rozrysujemy cały plan, bo oczywiście wstępnie coś tam pewnie wiecie, gdzie co chcecie mieć, ale no generalnie jak jest już kabina sklejona, wtedy dopiero wstając wewnątrz można tak na żywo zobaczyć i się jeszcze raz zastanowić. Realnie ocenić tą przestrzeń, nie? Bo tak jak sobie rysujemy na kartce, no to wydaje nam się, że wszystko się idealnie mieści, a potem się okaże, że wejdziemy tam, odwrócimy się i... Nigdy nie jest tak, że ten pierwszy plan zostaje do końca nienaruszony, no ale... A te nasze ściany będą takie lekkie, bo to jest coś podobnego. Tutaj akurat znalazłam taki fragment, który jest jeszcze wzmacniany tym tak zwanym plastrem miodu. My mamy taki laminat, który ma grubość 1,2 mm i to jest taki laminat Extreme Strength Light, coś tam super mega. Bardzo w każdym razie ma fajną strukturę i jest tak mocny, że to jest jakby poziom twardości o jeden niżej tylko od karbonu. Więc mega mocne i teraz mamy taki fajny filmik. Zobaczcie. Więc widać, że to się tak łatwo nie rozwali. W środku to jest wypełnienie XPS-em o gęstości 40 kg, no i to nie przyjmuje wody, jest antybakteryjne i po prostu lekkie. Działa dużo lepiej izolacyjnie niż styropian, tak, prawda? Tak, przede wszystkim nie ma problemów ze szczelnością, co jest no to wiecznym problemem we wszelkich takich zabudowach. Właściwie to przy Karolu żeśmy się dużo nauczyli i zrobiliśmy taki doktorat. Dlaczego nie kupować jednak blaszaka, które też są fajne, tylko coś takiego przerobić na campervana? No blaszak ma pewne ograniczenia, ja nie mówię, że to jest całkiem złe, ale ja tu akurat wiem, że chociażby sama szerokość zabudowy, no blaszaki są jakie są, tam trzeba kombinować z łóżkami w poprzek, no nie ma takiej dowolności, wyizolowanie blaszaka jest też dość problematyczne i jeżeli chce się używać takiego sprzętu na co dzień, nie tylko na weekendowe wyjazdy lub wakacyjne po tygodniu czy dwóch i używać to całorocznie, no to jest lepsze rozwiązanie. No poza tym na mniejszej długości można więcej zmieścić, no bo można iść trochę na szerokość i uzyskać większą kubaturę na mniejszej długości, także to też jest bardzo ważne, no bo takim autem się łatwiej manewruje, łatwiej gdziekolwiek zaparkować, wjechać i tak dalej. Do tej pory mieliśmy takiego farta w sumie, że każdy komu oddaliśmy ten samochód, jarał się tym projektem razem z nami i cieszył się, że może go robić i mam nadzieję, że ta pasta się nie zmieni, co? No bo to tak jest, auto jest równo sympatyczne jak ta załoga, która ma ją później podróżować, także no wszyscy na pewno są podniecieni, bo takie projekty nie zdarzają się na co dzień. No bierzemy się do roboty, zapraszamy na kolejny odcinek, już pokażemy sklejoną budę i pewnie drzwi, zobaczymy co jeszcze, trudno mi wróżyć z fusów, no bo to nasz pierwszy taki projekt, więc nie wiem co sobie wyobrażać. Zapraszamy do oglądania, widzimy się już niedługo, do zobaczenia.